marka 18 komornik. Proszę Państwa, to jest bestialstwo, to w tej chwili co się robi, wyrzucanie ludzi na bruk. Wprawdzie ta osoba miała, ten lokator miał mieszkanie socjalne, 21 metrów kwadratowych, natomiast to mieszkanie spółdzielcze ona zamieniła na marka i w tej chwili jest stratna, proszę Państwa. Meble zostały przewiezione do piwnicy, niezabezpieczone rzeczy i tak dalej. Tak się traktuje. I proszę Państwa, z jednego postulatu odstępujemy, czyli przyspieszenie okrągłego stołu, ponieważ jest realizowany i na następną manifestację, na następną pikietę nie będzie tego postulatu. Będzie natomiast postulat trzymać wszystkie eksmisje, proszę Państwa, lokatorskie, z wyjątkiem spółdzielczych, tylko te lokatorskie, proszę Państwa, eksmisje, bo to są eksmisje niezasadne, to są eksmisje na po prostu bezprawnie wyrzucanie. Do tego samego przygotowują rzeczy do wywózki. Nie dał mi żadnego kwitu, proszę pana. Nie dał policja, nic nie tego. Wnieśli wszystko do piwnicy i po prostu zostanę z tym, co mam na sobie, bo za chwilę wywiozą, jak się przyciemni, to wywiozą, bo policja przez okna wyglądała, czy ja już odeszłam, czy nie odeszłam. Boję się tam sama stać. Boję się do domu chodzić i bałam się chodzić. Musiałam drugim osobom płacić pieniądze. Pieniądze. Bo z innych władz miasta, bo zachowują się ci urzędnicy. Tutaj stoi pan Kornaś, główny specjalista, czy rozmawiałem z nim na Alei Słowackiego, cały czas miał ręce w kieszeni. Akurat teraz wyjął. No i tak pozostali urzędnicy miasta Krakowa się zachowują. Tak samo przyszedł pan z wydziału nie infrastruktury, tylko... Cały czas pan trzyma pan ręce w kieszeniach, a pan cały czas dalej trzymał. Jeszcze dowcipkował pan ze mną rozmowy. Jesteśmy tym oburzeni. To niestety nie tylko jest praktyka tej organizacji tutaj, ale jest praktyka całego urzędu. Tutaj z wieloma urzędnikami. Jak się okazuje, ukazują się warty jeszcze co? Fakty na przykład, to jest kłamliwe. Wszystkie media to są, proszę Państwa, na garduszku Urzędu Miasta. Ja napisałem raz do prezydenta miasta Krakowa, żeby miał wpływ, żeby jakąś konsultację społeczną z telewizją zaprowadzili, żeby ujawniali, chronili tych ludzi pokrzywdzonych, biednych. Ale pan prezydent niestety odpowiedział, że telewizja Kraków Siemionki jest spółką akcyjną SA i ona nie podległa prezydentowi. Policji z wydziału, proszę Państwa, wydziału zorganizowanej przestępczości też się boją, bo już myślą o emeryturach, proszę Państwa, a nie żeby walczyć, żeby jakiś los spotkać, tak jak spotkał los generała Papały, który został zastrzelony, bo się zaczął się interesować mafiozami narkotycznymi. Z uwagi na to, że jest próba, poproszę, próba zorganizowana okrągłego stołu, pewne rzeczy żeśmy ograniczyli. Natomiast całą siłą chcemy podkreślić, do momentu okrągłego, zwołania okrągłego stołu, bardzo Państwa z urzędu prosimy, żeby przekazali komu trzeba. Prosimy o wystąpienie o wstrzymanie eksmisji. Jeżeli szanujecie nas, szanujecie tych starszych ludzi. Ja akurat mam gdzie mieszkać. Mnie po prostu żal tych ludzi, którzy po kilkudziesięciu latach pracy są poniewierani jak w getcie warszawskim, jak w getcie Zamona Gettego. Wtedy im dawano dwa bochenki chleba. Dzisiaj kobieta żywnymi. Proszę przekazać panu prezydentowi, żeby wpłynął na komorników. Jeżeli okrągły stół ma być poważnym traktowaniem, wstrzymajcie, proszę Państwa, eksmisję. Nic się nikomu nie stanie, jak 40 dni nie będzie w Krakowie eksmisji. Nie spadnie nikomu dachówka na głowę. Tak jak pan przewodniczący powiedział, jesteśmy w stanie dogadać się przy okrągłym. Niestety tam pojawiają się ludzie, którzy chcą nam założyć Magdalenkę. My na Magdalenkę nie pozwolimy. Żadne rozmowy poza stołem. Ma być otwarta, jawna dyskusja. Co się dzieje z pieniędzmi na inwestycje, które wynikają z konstytucji? Co się dzieje z pieniędzmi, które wynikają z 75 artykułu o budownictwie komunalnym? Jak wiceprzewodniczący Warzecha podkreślił, w roku 2009 wybudowano zero mieszkań komunalnych. Zero, proszę Państwa. Słownie zero. Tak wygląda inwestycja. Natomiast wypasione dwa stadiony kosztem niedoinwestowania zapaści budownictwa komunalnego.
Ja tu pod urzędem miesiąc temu powiedziałem, 30% na każdą inwestycję. Jestem od 37 lat budowy. 30% rozdawane jest pod stołem. Jeżeli kłamie, proszę mnie podać bank oskarżenia. Są artykuły 233 i 234 kodeksu postępowania karnego. Wolno mnie oskarżyć. Ja każdą rzecz do 1000 złotych udowodnię. O złotówki się nie wygłupiajmy. Natomiast miliony, miliardy przeciekają. Zadłużenie miasta jest w tej chwili ukrywane, jest prowadzona, mam to na to świadectwa, tak zwana ekonomia i fakturyzowanie, ekonomia ukryta. Nazywa to w Stanach Zjednoczonych, jest to karalne do 48 godzin, a u nas się te sprawy umarza po 9-10 latach, nie było przestępstwa. Fakturowanie tego typu, że się płaci coś o jeden dzień później i nie bierze się to do bilansu, jest jawnym przestępstwem na igrywanie się. Nie żądamy niczego, żądamy realizacji konstytucji, która stanowi o budownictwie. I to chcemy podkreślić głównie na to. Prosimy Państwa, skoro tu poważnie nas traktujecie, wystąpcie do Pani Wiceprezydent Lęcznarowicz, do Pana Prezydenta, ja osobiście u niego byłem, o wstrzymanie brutalnych eksmisji na bruk do końca załatwienia okrągłego stołu. Ten proceder, co tu ta kobieta, ja nie życzę nikomu, żeby Wasza matka, żeby Wasza babcia kiedyś musiała wylewać takie łzy. A sytuacja gospodarcza jest naprawdę poważna. Dzisiaj Państwo się macie dobrze. Dzisiaj macie pracę. Na wiosnę może się okazać, że będziecie w naszej sytuacji. Nie życzę Wam tego, nie życzę Waszym rodzicom, Waszym dzieciom, Waszym wnukom. Dziękuję. Otworem Natura 2000, który pan prezydent chce wybudować 20-hektarowy cmentarz, po prostu to zniszczyć. Pan prezydent lubi niszczyć ziemię, będziemy oddychać spalinami, dlatego prosimy bardzo o wspieranie nas w protestach. Podatków, także to nie będzie jakieś zyskowne dla miasta, tylko to będzie czerpanie zysku przez firmę z Włoch. I te pieniądze, które Polacy będą wypłacać za spalenie ciał, będą wywożone do Włoch. Także tu nic nie będzie, żadnych korzyści dla miasta z tej spopielarni. Prosimy bardzo o mieszkańców, o przyłączenie się do protestu. Można się podpisywać pod naszym listem do pana prezydenta, pod protestem na naszej stronie internetowej www.krakowsiedzina.pl. Prosimy o podpisy, ponieważ to jest nasza wspólna sprawa. Jeżeli zniszczymy 5 hektarów lasu, zniszczymy Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, nie będziemy mieli gdzie jeździć na spacery, jeździć na rowery, nie będą gdzie miały dzieci nasze wypoczywać. Także to jest w interesie nas wszystkich, żeby zachować nasze narodowe dziedzictwo.